Witam. Jestem Arcisław, wy jesteście wy? Oto jest Kotor, jesteśmy w katakumbach. I to jest strasznie ciemno. Ingen kunoba, molera cikon. To hektun konci. Nebo boże mata, nepon nasz. Dolpe kikunan. Jezu, miałem nadzieję, że to będzie troszeczkę większe piętro i nie jest tak, że zaraz po zrobieniu tego jednego wichajstra jest koniec. You recognize me? Rondi haodonga kuhonga bi? Wala kumbes, cheng pala mole tongking ba no kongkek. Tukning ta chokun, ne molera tonghai wam chiji yuma lipta ag inko tu. Tolpada bong walia gando de nara chochok. Kachicho ta konjostak miki grabl mogo. Kachicho ita haodonga. Tolpada bong walia gando de nago chochok. Moga chaponka, bola wala chekne. Ba mulis. I need some information. Takum jostak miki grabl mogo. Kachicho ita haudonga. Tolpa de bong walia gando de nago chocho. Moga chaponka, bola wala chekne. Pamulis limo porana wanga kun bis molera best. Wiecie co? Jakbyście mi tak wycięli ten język dość... Dobrze go przyciąć. Lekko zmienić. To brzmi trochę jak takie kikongo. Odrobinkę. Co jest zabawne, bo ten język to jest mieszanka wszystkich innych języków kosmitów z całej gry. Tell me about the Starforge. Taką jostak miki grabl mogo. Kachicho ita haudonga. Tolpa de bong walia gando de nago chocho. Moga chaponka, bola wala chekne. Pamulis limo porana wanga kun bis molera best. Tonghai wam chiji yuma lipta ag inko tu. Tolpa da bong walia gando de nara chochok. Kachicho ita audonga. Yuma lita inko tu. Jelo moran beni bobo. Takon jostak miki grabl mogo. Kachicho ita audonga. Tolpa da bong walia gando de nago chochok. Tonghai wam chiji yuma lipta ag inko tu. Tolpa da bong walia gando de nara. What do you mean? Takum jostak miki grabl mogo. Kachicho ita haudonga. Tolpa de bong walia gando de nago chocho. Moga chaponka, bola wala chekne. Pamulis limo porana wanga kun bis molera best. Tonghai wam chiji yuma lipta ag inko tu. Tolpa da bong walia gando de nara chocho. Kachicho ita haudonga. Yuma lita inko tu. Jelo moran beni bobo. Wango kumbis kangba molera. Po co mu energia ze słońca? Kachicho ita haudonga. Tolpa de bong walia gando de nago chocho. Moga chaponka, bola wala chekne. Pamulis limo porana wanga kumbi tonghai wam chiji yuma lipta ag inko tu. Tolpa da bong walia gando de nara chocho. Kachicho ita haudonga. Jak dawno nie usłyszałem zwrotu Infinite Empire. Jelo moran beni bobo. Wango kumbis kangba molera. I want to ask... I will be going now. Rozejrzę się w tym pomieszczeniu. Czy czegoś tutaj czasem nie ma? Ale wygląda na to, że nie. To okej. Okay. Wyłączaj pole. Będziemy niszczyć. How can I shut off the disruptor field around the planet... around this planet? Kachicho ita hotonga. Yin kin kuno ba mulira chikun. Slimo putuna. Ronde haodonga kuhonga bi. How can I get to the upper levels of the temple? Tonghai wam chiji yuma lipta ag inko tu. Tolpa da bong walia gando de nara chocho. Kachicho ita haodong. Takum jostak miki grabl mogo. Kachicho ita haodonga. Tolpa da bong walia gando de nara. Rondi haodonga kuhonga bi. Wala kumbes, cheng pala mole tong king ba. I will be going now. Okej, czyli mamy otwarte przejście na górę, no to to nie jest aż tak po prostu wyjść w górę i koniec. Czy ja to otworzyłem? Chyba nie, chyba przeszedłem obok, dokładnie. Tego footlockera też raczej nie ruszałem.
A nie, jego ruszałem i tutaj pewnie wyciągnąłem kryształ też. Okej, no to idziemy na górę. Trzeba już się zacząć zastanawiać, jaką grę gramy kolejną. Chyba czas na Rizena pierwszego. Kurde, jakie dawno w pierwszego Rizena nie grałem. Gdzie jest wejście na górę? Strzelam, że tutaj, bo tu jest wejście i wyjście. Tu. Pewnie tu. Force speed i lecimy, znajdziemy w końcu. Sif Acolyte. A temu co? Oj, przepraszam, bo założyłem jej płeć. A tej co? Jedi Valor. What is it? I will try. Open. Nie muszę tego otwierać, bo otwierałem z innej strony, ale. Sure. Ale otworzyłem. Czy tu nagle pojawi się przejście? Nie. Trzeba szukać go gdzie indziej. Ach, szkurzy mi się za nogami. Tak, zapieprzam. O, tu mnie nie było. Ammunition. Granaty. Pieniądze. Tutaj byłem. Nie wiem, czy dostała force pushem, czy użyła jakiegoś skilla, żeby się odsunąć. O, tu nas nie było. Yes. 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 I will try. Opened. Gdyby tylko drzwi działały dobrze. Znaczy, nie zatrzymywały nas tak długo i postać by się nie obijała o niewidzialną ścianę. Co to za kołkutr? Żoli, ty tu jesteś kołkutrowy. A. Nic. Yes? Grzebanie w kołkutrach jest strasznie... zachęcające do save skamowania. Wiesz co? Odpal Master Speeda z powrotem. Różnica jest po prostu tak gigantyczna. Oj, jest przejście wyżej. Tu nie zauważyłem, tu jest niebieska? Tu summit. Okej, czyli tego nie było na mapie? Może? Okej. No otóż tu. Zespół się, chłopak. Ej, na serio, to jest nieotwieralne? Na to wygląda, nie może do tego pudła jakoś podszedł. Czeka nas walka z jakimś shitem. Prawie powiedziałem dobrze, ale musiałem się zatrzymać, żeby przejęzyczyć, żeby było wcale niezabawnie. Bastila. Oj, Bastila, będziesz kurde bita.
Nie spodziewałem się, że miał czas ją tutaj wysłać. Zgłupie, ale niech będzie. Revan, I knew you'd come for me. Malak thought you might be afraid to enter the temple again, but he doesn't know you like I do. Not anymore. Not since you've changed. Quickly, Bestila, come with us. We have to escape before Malak arrives. Escape? You don't understand. I have sworn allegiance to Lord Malak and the Sith. I am no longer a pawn of the Jedi Council. A pawn of the Jedi Council? What are you talking about? Jakiego Jedi Council? Przecież oni nie żyją. Surely you know what I mean, Revan. Look at what the Council did to you. They turned you into their puppet. The same thing they do to all who are truly strong in the Force. They speak of the dark side as if it is something to be feared. But in reality, their only goal is to manipulate those who are strong in the Force. The fear of the dark side is a tool to maintain control. Why do you think the Jedi forbid you and Malak from joining the Mandalorian Wars? They knew you would realize your true potential and break free of their domination. Malak has shown me how the Jedi Council have been using me the same way they once tried to use you. They've been holding me back because they knew one day I would surpass them all. Widzieliście ten ruch ręką? Widać, że to jest teraz prawdziwy gangster. Znowu zaczyna. Co, nie będę za bardzo narzekał na samą grę, bo to jest bardzo Star Warsowe, że charakter danej osoby nie ma najmniejszego znaczenia. Jak będzie dość wystawiona na moc złą, to po prostu zacznie pitylić kocopoły. Chyba, że coś z tego było w niej, gdybym jej wiercił dziurę w żołądku co 5 sekund, tak jak gra mi kazała. Nie wydaje mi się. It didn't take long to convert you, did it? I always knew you were weak. I resisted it first. I endured the Sith torments with the passionless serenity of a true Jedi, emptying my mind. But after a week of endless tortures, I finally saw the truth. Malak forced me to acknowledge my anger and pain. He showed me the liberating power of these emotions. Then he made me see how the Jedi Council has denied me what is mine by right. The Jedi Council gladly used my battle meditation in their wars, but they still treated me like a child. They were jealous of my power. Of what I could become. They wanted me to bow and call their master and follow their code and obey their every order. But all the while they were exploiting my battle meditation for their own use. Kółeczko. W każdej erze musi być jakiś Anakun, w każdej erze musi być jakiś Woder. Anakun wcale nie musi być tą samą postacią co Woder, ważne, żeby był ten sam archetyp. I am Revan the Dark Lord. Bow down to me, Bastila. You used to be Revan, Master of the Sith, but no longer. You were simply a pawn of the Jedi Council and the Republic they serve, like I was. Until Malak freed me from their shackles. A pity the power you once had is so diluted in you. You could have been as strong as I am now. Stronger even, but that will never happen now. With the power of the Starforge, Malak will destroy the Republic and conquer the galaxy. And I will be the apprentice at his side, after I prove my worth by killing you. For Simeon. Nic nie widzę, co tam jest napisane. For Simeon. For Simeon. No, dostałem punkty Dark Side za, w sumie za nic. Ale mi to nie przeszkadza. Wszyscy odpalają Force of Speed do boostu. Yes. I patrzcie tu. Bastylia wielka i potężna. O nie.
zrobiła Warcrafta i powiedziała i na. You were stronger than I would have thought possible after what the Jedi Council did to you. Seems that Malak was wrong. The power of the dark side is not lost to you after all, Revan. Now you see the true power of the Dark Lord. Yes, Revan. I was there when you almost died in the trap set by the Jedi Council. I used the Force to preserve your life. We are forever linked by my actions on that bridge. The Council tried to exploit our bond. They hoped your memories would lead me to the Star Forge. But in our shared visions of the star maps, I also tasted the power of the taint within you. You deserve to be the true master of the Sith, not Malak. I see this now. Together we can destroy your old apprentice. Join with me and reclaim your lost identity. How can I reclaim my identity if I can't even remember it? Your mind was too badly damaged to ever fully restore your memories, Revan. But your power, your strength of will, the essence of who and what you are, these things still remain. Once, long ago, you defied the Jedi Council, freeing yourself from their control. You claimed your rightful title of Dark Lord of the Sith. Together we can defeat Malak and take back what is yours. Yes, together we can rule the galaxy. How do I know you won't betray me? Sithowie są debilami. Nigdy nie sprzymierzajcie się z Sithami. Pamiętacie, co się wydarzyło na Korribanie? No właśnie. I co z tego, że to ja byłem tym, który zdradził? Byłem wtedy Sithem. It is your power that will keep me as your loyal apprentice, Revan. I swore allegiance to Malak only because I thought you'd lost the power you once wielded. But you have proven yourself in our battle. I see you possess the strength to destroy Malak and reclaim the mantle of Dark Lord. Now I see you will make a worthy Sith Master. I don't trust you. I think I will just kill you instead. No. This is the way of the dark side. Do not give in to the anger and hatred. You were a pathetic fool, Revan. Together we could have defeated Malak and ruled over an empire. But now, I will be at Lord Malak's side instead. You will be crushed with the Republic and all the fools who bow down to the Jedi Council. No one can stand against the power of the Star Forge and the Sith Fleet. Ucieka. Co jest? Co się stało? Weszliśmy z nią na statek? I ona takie... No niby nie powinno was tu być, ale... Ale już startujemy. A nie, przepraszam bardzo, poleciała. Dostałem punkty jasnej i ciemnej strony. I ostatecznie jej nie zabiłem. Szkoda. Nie cierpię tego sitowego... pierdolamentu. Dołącz do mnie, razem będziemy władać galaktyką. I wyciąga z kieszeni nóż. Debile jedni. Medpack, taki zwykły, pierwszolevelowy. Wyłączyć. Shut down Temple Energy Shield? Planetary Disruptor Field. O, i Temple Energy Shield też. I co teraz wyjść? W sumie to chyba jest pierwsze użycie tego, co potem Blizzard sobie rozkochał, czyli mamy walkę. Myślimy, że już pokonamy przeciwnika i dostaniemy jakieś uczucie spełnienia. Ale nie, bo blisko końca życia przeciwnik przewraca stół i krzyczy ENOUGH! I wychodzi. Jak tak można? Czyli co, mam wracać na statek? Mimo, że go nie naprawiłem. Jak wygląda zadanie?
Dolly Bindo. Bastila. Gdzie są prawdziwe questy? Nieważne. Lecimy na statek. W razie co to się po prostu wrócę. Równie dobrze mogę jeszcze i musieć wrócić do Eldersów, czy jakkolwiek się nazywają. Odpal to. O, są. Ten żoli. Idzie kółeczko. But where's Bastila? Is she alive? What happened inside that temple? A to raz pierwszy. Bastila has fallen to the dark side. She fled to the Starforge. The dark side? Bastila? No! No! How could that happen? She was always in danger of being seduced by the dark side, Karth. Bastila was strong, but she was always impatient and headstrong. Malak preyed upon her weakness. This planet is a tainted place. The Starforge and the Temple have twisted the Force into an instrument of evil, just as Malak has twisted Bastila into a servant of the Sith. Ludzkie mózgi tak nie działają, ale niech wam będzie. Zwłaszcza, że dopiero co było trochę o torturach i jak tortury działają na człowieka, a potem wchodzi to i... spójna narracja. Jak kabelki w tanich słuchawkach. I can't help but fear this is partly my fault. Może byłem dla niej trochę niemiły. Odrobinkę. Tak. Tyle. In the end we all choose our own path. But keep in mind the role that you played in her downfall. You and the task assigned to her by the Jedi Council. Remember the bond that was forged between you when she rekindled the spark that was your life. Through that bond, she touched your memories, and also the echo of the dark taint within you. But there's still hope for her, right? I mean, Revan rejected the dark side, so Bastila could too, right? We still might be able to save her. It took the World Jedi Council and a mind wipe to save me. What chance does she have? I don't know what fate awaits us, but I sense Bastila still has a role to play in the events to come. I have no doubt she will be waiting for us on the Starforge. No doubt, but let's go then before she has time to organize a bigger welcoming committee. Okay. To wlecimy. With the ship parts you may be able to repair... Nie to. Co jest? O Jezu. Ja nie chcę wychodzić. Chcę wrócić z powrotem. Nie pozwolili mi się cofnąć. A, muszę iść do hyperdrive'u. I tymi ręcami go... to było piękne. Hyperdrive, co by tu zrobić? Ej, ta klapa. Ja pierniczę działa. The hyperdrive has been repaired and is functioning properly. Czyli co? Starforge. The Republic fleet must have gotten a message I sent as we were crashing into that planet. I'm picking up a transmission from them now. This is Admiral Fawn Dadana to the Avon Hawk. Do you read us? Admiral Dadana, this is Karth Onassi. We're receiving your transmission. Karth, I'm glad to see you're still alive. We've begun our assault on the Starforge, but we're taking heavy losses. How did the Sith ever manage to build something of this scope?
The Starforge wasn't constructed by the Sith, Admiral. We don't have time for me to fully explain it, but that space station is far older than you can imagine. Maybe we should pull the fleet back and retreat. I don't know if we have the firepower to go up against this alien technology. You can't do that, Admiral. The Starforge is a factory of immense power. It's been churning out the capital ships, snub fighters, and assault droids that have powered the Sith war effort. You have to destroy the Starforge now, or you'll be fighting an unending wave of reinforcements. Then I guess we have no choice. Ludzkie życie nie są ważne, co nie? I can't even get our capital ships into position to start bombarding the Starforge. The Sith fleet is too well organized. It's like they can guess our every move and counter our every strategy. It's because of Bastila, Admiral. She turned to the dark side and became Malak's apprentice. We suspect she's somewhere on that space station right now, using her battle meditation against you and your fleet. This is Master Vandor. A number of Jedi Knights have joined our fleet under his command. If Bastila is using her power to augment the Sith, then Malak's fleet is invincible. Our only hope is to somehow stop Bastila from using her battle meditation. Nadal nie mam pojęcia, co to jest. I will send a squadron of Jedi Knights to the Starforge to find Bastila. Their small ships will be able to fly through the Sith blockade and dock on the space station. If they can find Bastila, they may be able to distract her attention from the battle overhead. That should allow you to move your capital ships into position for a final assault on the Starforge itself. I hate to ask this after all you've done, Karth, but the Jedi may need all the help they can get. Don't worry, Admiral. The Ebonhawk and her crew are gonna see this through to the end. And may the Force be with you. Jakby ta gra wkurza czasami. Tym, że no ma 200 lat i nigdy nie była wspierana jakoś specjalnie, więc nie działa zbyt dobrze. Zrozumiewalny. To jest w sumie zabawne, że to jest drugi raz, kiedy uniwersum sięga po jakąś wielką flotę, która bierze się znikąd i nikt nie myśli, skąd ci ludzie się na niej biorą. I nie przyjmę wyjaśnienia, że jakieś roboty, bo nie używają tu robotów, nikt nie wspomniał o robotach. Wyposażyłbym się teamowo w tego, w Kanderusa, żeby mu założyć pancerz mandaloriański. Ale tylko po to, żeby mu go założyć i kazać z powrotem spieprzać. Zobaczmy te nowe kamienie. Nic więcej nie zrobię. Opila. Dwa sześć dymysz. Co tutaj są za nowe kamienie? Nextor. Kin. Co to kurna znaczy? Energy 3. Atak 2. To jest Energy 3. 1 plus 1. Solari jest chyba nowe. Alignment Light Side. Plus 3 do ataku, do tego bonus, special damage, dark side, light side damage bonus, nie wiedziałem, że taki damage w ogóle istnieje. Rasistowski kamień. Damage bonus versus racial group. Oj, oj, jakie wspaniałe! Okej, nie widzę, żebym cokolwiek tutaj fajnego znalazł dla siebie. Ściągnę rubat. Komukolwiek, czy jest ten drugi fioletowy miecz? Dobra, nieważne.
Nawet nie chce mi się już bawić. Najpierw zakładamy naszą normalną ekipę. Oczywiście, że fabuła nas uderzy zaraz. You made it. Several Jedi have already gone ahead into the Starforge. We have to strike while we still have the element of surprise. If we don't stop Bastila from using her battle meditation, the entire Republic fleet will be wiped out. Come on, before they... Przyszły dwa Qui-Gon Jimmy i jedna Qui-Gon Janet. So much for catching them unprepared. We'll deal with these Sith. You get into the Starforge and find Bastila. Hurry! Ta chyba chce pogadać. Force of Speedo. The kill. No to nie będę Kandyrusa w takim razie przebierał, skoro nie chcę, to nie dostanie. Ale Mission potrzebuje level. To security? Computer use. Repair. What? I nice. Chyba idę dobrze, bo to jest ta droga, która była zaraz przed nami i oni pobiegli w bok, żeby się bić, więc na to wygląda. Lord Malak, a team of Jedi have penetrated our defenses. Their fighters have landed on the Starforge. This is not unexpected. The Jedi are formidable opponents. Send the Starforge's battle droids to deal with them. Lord Malak, forgive me, but how can mere droids be a match for the Jedi? You underestimate the power of the Starforge's droid army. Dispatch. Najwyraźniej jednak jest odpowiedź, skąd się biorą. The Jedi have invaded the Starforge. Destroy them. Destroy them all. Nie żeby coś, one nie wyglądają jakoś groźnie. Są czerwone, okej, okay, ale to wszystko. Speed. Szczyluj. Take that. I w końcu mamy fajny zasięg. Kurna, przestań do mnie strzelać tymi ogniami. Pamiętacie, metroidy były przerażające? Bo mogły strzelać ogniem i nas zatrzymywać w miejscu i kasować jednym spojrzeniem. Ja też nie pamiętam. Yes? Sure. Chciałem się zastanawiać, czy Juhani czasem nie byłaby lepszym wyborem niż Mission teraz, ale nie. Juhani ma tak gdzieś co najmniej połowę zdolności interaktywnych Mission. A
Pamiętacie tego gościa, który zapytał, jak te droidy mają niby zrobić komuś krzywdę? Miał rację. No, dużą częścią tego, dlaczego teraz jesteśmy tacy potężni i te droidy nam nic nie robią, jest to, że Jedi Sentinel? Sentinel ma odporność na crowd control. Może sobie jeszcze strzelę w Force Immune. Jolin. Po pierwsze ty też, po drugie healuj. Fajna była walka. Dostanę kiedykolwiek Dark Jedi Master Robe? Nie żebym jej go potrzebował jakoś specjalnie, ale... Ale nie, dobra, tak, to właśnie o to mi chodzi. Potrzebuję go. Dawać. I podoba mi się, jak ta mapa wygląda. Gdzie tu jest co? Jeszcze się okazuje, że Elevator był kompletnie z drugiej strony. What was that? Muszę poczekać 5 sekund, zanim się uspokoi Protag. Mu się za bardzo ręce trzęsą. No nie ma Dark Jedi Master Robe. Dupa. Ile w ogóle Protag ma do levela? On już nie dostanie levela. Czyli nie zwiększa sobie proficiency walki bronią wibroostrzową. Lordzie Malak jednak ich rozwalili. Co kurde, jak to możliwe? Why have you disturbed me? I have news, Lord Malak, about the Jedi. Ah, the Jedi. Did my droids pass their test? Did they destroy our enemies? Kurwa, zgadnij. No, Lord Malak. The droids could not stop them. Strange. I did not think there were any among the Order who could survive an attack by an army of the Starforge's battle droids. It was Revan, Lord Malak. Your old master is with the Jedi here on the Starforge. Yes, that would explain why the droids failed. Revan was always strong in the Force. Very well. Send out all available troops, the apprentices as well. Do you think they can stop Revan, Lord Malak? Of course not. But they will slow Revan down. That will give me the time I need to fully prepare the Starforge's defenses. I am curious to see the true extent of this space station's capabilities. One as powerful as my old master will make an interesting test subject. Okej. Niech mu będzie, dobra, w razie co to zmienię trochę plany i jemu też skopię mordę. O, czerwony. Think you can take me?
No. Ile leveli ten Jolly może jeszcze wbić? 20 jest chyba max. To niech ma Master Speeda. Valor mogłem jednak mu ulepszać. Ale Force Speed jest dużo ważniejszy. A, to się liczy sekundowo. 36 sekund. Ja tego nie czuję. Security Repair. Computer Use. Equal. Yes? Yes? Sure. No. Think you can take me? O, tego nie widziałem, taki ciemny był. Sporo ich jest. Okej, dobra, to jednak jest akurat całkiem fajne. Rzeczywiście atakuje nas cała chmara tego tałataństwa. Czy Mission iść może strzelać z jakimś heavy artillerymanem? Niech sobie jeżeli też strzeli Force Speeda. Dodatkowy damage. Too old for this. Nie powinienem chyba marnować tak. Never too old for this. Mocy. Na jakieś pierunki. Ale zmarnowałem moc na pierunki. Cały czas działa Force Speed? Nie, nie, nie działa Force Speed, bo mam go wyłączonego. Nic dziwnego, tak mało załataje damage'u. Wyłącz to wszystko i rzucaj. Heal'a. Zabili ją. Się odsunął. Skąd oni się biorą? Chyba nie jest tak, że będą naprawdę przełazić w nieskończoność. Dobra, jestem pewien, że to był ostatni. Wiecie co, w takim razie tutaj może się zatrzymamy. Uff, tego było sporo. No więc... Kolejny odcinek, ruszamy dalej. Ja tutaj muszę troszeczkę czasu spędzić healując się. Z
Zbliżamy się końca gry, może nawet będziemy ją kończyć jutro. Raczej nie, ale będziemy blisko. Więc ten. Tutaj heal, tutaj cure, a tutaj heal. I jeszcze raz. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.